światła będzie z nieba takie nika. Całe światła będzie z nieba takie nika. Ja ha ha ha! Będziemy wam opowiadać o góralskiej muzyce. Witajcie bardzo pięknie. Zagrajcie gysiołki z Jawora, niech se potańcuje dziewczyna za dwora. Każdy góral ma swoją ulubioną nutę, co se ją śpiewa, kiedy będzie wysoko w hole, albo kiedy stanie przed muzyką i chce se zatańczyć. Nuty łozwodne rozpoczynają góralski taniec, a od tych, co je ulubili, nazywają się albo gadejowa, rojowa, Klimkowa albo Bartusiowa. Już ponad 150 lat góralska muzyka zachwyca nie tylko samych górali, ale wszystkich, którzy przybywali w Tatry, dostrzegali piękno Tatr, również dostrzegali piękno muzyki, tańca, śpiewu, odzienia góralskiego. Na czele z tymi wielkimi twórcami kultury narodowej. Paderewski, Szymanowski, Detmajer, Kasprowicz, Witkiewicz, wszyscy oni zachwycili się góralską kulturą, a Karol Szymanowski, w którego domu jesteśmy w Atmie Zakopiańskiej, stworzył balet Harnasie w oparciu o taniec i muzykę góralską. Kiedy troszkę nauczyłem się grać, posłuchałem starszych muzykantów. Strasznie mnie cieszyło wynajdowanie nowych melodii, nowych nut, takich, których jeszcze nie słyszałem w chałupie. A potem uczyłem się tej muzyki od wybitnych mistrzów podhalańskich ze Zakopanego, z Kościelisk, z Porolina, z Dunajca. Słuchałem muzykantów bukowiańskich, zębiańskich. I dziś chciałem to wszystko ustawić dla potomnych, co by te tradycyjne tematy muzyczne, te nasze nuty nie zaginęły. To pierwsze takie wydawnictwo w Polsce, podręcznik do nauki muzyki góralskiej. Składa się z trzech części, garść teorii, potem zapis palcowy dla tych, którzy nie znają zapisu nutowego. Jest też cały repertuar zapisany w nutach. Wzorem dawnych mistrzów starałem się ten cały repertuar skalnego Podhala pogrupować w zależności od funkcji melodii. Tak czynili dawni górale. Ale drugim kryterium pomocniczym była budowa muzyczna tych utworów. Stąd ozwodne, wierchowe, sabałowe, zielone, krzesane, drobne, dozbójnickiego, marsze powitalne i nuty weselne, balladowe i pastorałki. 10 grup melodii skalnego Podhala. W tańcu góralskim chłopiec zaleca się do dziewczyny. Wyskakuje przed muzykę, za cupko, przywita się z muzykantami, wróci do basów i śpiewa. Śpiewa na nutę łozwodną, swoją ulubioną i zacyno w koło jak łoreł krąży wokół swojej partnerki, a ona mu musi pięknie w tańcu bockować. Bez jeden wiersicek, bez dwie dolinecki, samych u dziewczyny widzi mi się precki.